Witajcie! Odcinek, który właśnie oglądacie, jest kontynuacją wczorajszego filmu z przygód Abry i Cypriana w poszukiwaniu skarbów. Jeżeli chcesz być na bieżąco z tematyką materiału od początku, kliknij w adnotację na ekranie, obejrzyj tamten epizod, po czym wróć tutaj i miej świadomość, że wiesz już wszystko. Dzięki! Cypran, Majtku, ty jeden, pośpiewajmy jakieś piosenki żeglarskie, jak tu już płyniemy, no Piosenki, ale już tak razem, słuchaj. What the fuck? No, gdzie jesteś? A była taka jedna, słuchaj, żeglarska piosenka, już była tak. No, na rejs, no, wierzę w ciebie. Na rejs, prawie sportowy, na rejs, na sprzęt, prawie zawodowy, kiedy coś tam, jestem łajby panem, zaraz pierdolniemy w tamto, o tak, 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 tak. Na rejs, prawie sportowy. Ooooooo! Uciekaj, uciekaj! Strzelają! Uciekaj! Stary, nie chcę cię martwić, ale patrz do tyłu. Oni nas gonią. Of. Nie, dobra, chyba już niby nas nie widzą, wiesz? Ziomeczki, my jesteśmy na lądzie. Tyle, ile my idziemy, to jest po prostu jakaś katastrofa. Naprawdę. Ile to jest kratek? Czekaj. 8000 kratek już przeszliśmy, żeby znaleźć ten głupi ląd. Ja w sumie ląd, skarb, nieważne, że mi się plącze języki. Według mnie Cypran po prostu źle mówi, to nie tutaj. Cypran! To jest tu! Stary! Patrz! Budyń waniliowy? To jest tu! Skarb! Cypran, na górę. Tu jest tutaj, mapa pokazuje. Stary, to jest to drzewo czasu. Stary, tak jak tam pisało. Mapa pokazuje to miejsce. LOL. To jest drzewo czasu i jest skrzynia. Jesteśmy bogaci. Dobra, stary. Co? Jochsi. LOL. Znaleźliśmy skarb na Goła Dżundy. A jego syn nazywał się Koromena Keja, a więc to jest. LOL. Co, jak co? Ale ziom, jesteśmy tak bogaci. A tego się nie da zepsuć, czy co? Jeszcze krystal torcz. O. Lul. Daj mi coś, trochę chociaż. Ale wiesz co? Tam ile jest tego? Czekaj, no stary, czekaj. Rzuć mi to. Stary. No. To nie jest jeszcze pełny skarb. Jak nie? A to nie jest wskazówka? O kurde. Myślisz, że taki wielki skarb zakopany 4000 lat temu składałby się tylko z 8 bloków? Ja myślałem, że to jakieś takie całe miasto, kurde, nie wiem, będzie z bloków diamentów, stary. I może to będzie tylko wskazówka, ale tylko jaka? Cypran, naprawdę, kurczę, to jest bogactwo, ale ten, może jest jeszcze coś na górze? Idę dobra, do ja idę tak, jolo. Stary, ja tutaj pójdę. O! Co tam masz? Jestem tutaj... Ej. What the fuck? Co? Ej, czekaj, to jest jakaś kartka. Czekaj, wyskoczył z tym sobie na zewnątrz, bo to jest masakra. Walić kartkę, stary, ile diaksów, bo ty nie masz pojęcia, jakie to jest bogactwo, a my mamy to nie jest ten wioskę odbudować. Stary. Co masz tam napisane? To jest taki dziwny tekst napisany jakimś dziwnym językiem, ale to czekaj. To wynika z tego, że mamy kierować się na zachód od miejsca naszego zamieszkania w miejscu, w którym się znajdujemy. Co? Czyli na północ, czekaj. To jest... Dopiero początek. Północ. Dobra, czyli... Czekaj. Musimy wnioskować, że to jest... Dopiero początek. Że to jest stary wskazówka tylko. To jest dopiero początek, czyli... Ja się już nie mogę doczekać. Ziomeczki, przeanalizowaliśmy słowa. To jest dopiero początek oraz kierujcie się na tam zachód i tak dalej. I wywnioskowaliśmy z tego, że... Szykuje się naprawdę coś niezłego. Śledźcie mój kanał, jak i Cypriana, żeby wiedzieć, co będzie się działo dalej. Naprawdę warto. To jest nic. Jeżeli faktycznie będzie tak, jak myślimy. Jeżeli wam się spodobało, zostawcie łapkę w górę, wbijcie na nasze kanały, na mojego Instagrama, Facebooka, kupujcie właśnie koszuleczki, nie koszuleczki, róbcie zdjęcia w nich i wysyłajcie mnie, a ja pewnie wstawię na Facebooka. Ja się nie mogę, Cypriana, doczekać, no, a ty? Słuchajcie. To nie, wow. To jest większy skarb niż od takiego, który jest w El Dorado, a więc... Nie no, mówię ci, Kunagunda myślała, kiedy zakopywała ten skarb. Dobra, to my się chyba już żegnamy powoli, nie? Tak więc trzymajcie się, kontynuacja u Cypriana, subujcie jego, ale też nie zapomnijcie o mnie. Stary pies ci szczeka! No to... Trzymajcie się, pa.
Pa, pa! Siema, siemanko, chuj!